Dzień dobry. Kłaniam się, Kamil Szejda, Dom Kultury w Orzyszu. I do góry. Cały czas. Możemy otworzyć. Dźwięki. Teraz poszerzamy nasz rejestr o 3. Bije, bije, wo. 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 I to na razie tyle wystarczy, bo głos jak jest nieobudzony, to nie powinniśmy przekraczać przez nasz rejestr. Każdy ma swój ograniczony rejestr głosowy. I przykładowo w dole i do góry. Nie możemy naciskać. Czujemy, że już jesteśmy napinani, tu się nam zaciska, za wysoko, za nisko. To już powinniśmy odpuszczać. Nie nadwyrężajmy naszych głosów. Teraz zróbmy na przykład na jak kontrabas. To zrobimy trochę niższe brzmienie. Kontrabas robi takie bzum, bzum paluszki. Tak, to my tak samo. Zum 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 zum. I coraz niżej, kto da radę, tak? Kto da radę? Jak ktoś już nie daje rady nisko, to nie robi dalej. Kolejnym rozszerzeniem może być bije, bije, wo, wo, bije, bije, wo. Bije, bije, wo, wo, bije, bije, wo. I tutaj już się zaczyna nam coraz ciężej, bo już wysoko jest, tak? Już się człowiek zaciska i już dalej nie powinno się ćwiczyć w tym środkowym rejestrze. Rozgrzewanie. Potem rozszerzamy, jak czujemy, że już nam się coraz lżej robi w tych wyższych czy niższych dźwiękach. Możemy sobie swobodnie rozszerzać, tak? Możemy sobie porobić rozśpiewkę, kiedy nie mamy czasu, połączoną z dykcją i od razu z melodią, tak? To na przykładzie ulubionej przez dzieci przyśpiewki, rozśpiewki i przez dorosłych w każdym wieku. Baba ci koguta niesie. Spróbujmy wspólnie. Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie. Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie. Stopniowo zwiększamy i możemy przyspieszać też tak samo. Zaczynamy od początku powoli, nisko. Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie. Tu jeszcze dzień. Z każdym podniesieniem robimy coraz szybciej. Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie. Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie. Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie. I już wyżej nie będziemy zmierzać, nie ma sensu się męczyć. Jeszcze tylko wspomnę o ćwiczeniach, które uczą nas harmonii, poszerzając nam świadomość i wiedzę harmoniczną. Czyli na przykład takie ćwiczenia jak śpiewanie gamy w kanonie. Re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. W kanonie, czyli po trzecim dźwięku wchodzimy z drugim głosem. Tak samo śpiewanie kanonów, czyli przykładowo Panie Janie, tak? Panie Janie, Panie Janie, rano wstań,
powtarzamy, kolejny głos powtarza z opóźnieniem dwóch taktów. Następnym ćwiczeniem, które też wprowadziliśmy na zajęciach chóru. Hej, do kniej, to trąbki ton, niesie w dal, bo ktoś tak gra jak on. Hej, do kniej, to trąbki ton, niesie w dal, bo ktoś tak gra jak on. Hej, do kniej, to trąbki ton, niesie w dal, bo ktoś tak gra jak on. I tak samo jak jest hej, do kniej. I jedna grupa śpiewa to, trąbki to, a druga zaczyna hej do kniej. Ciężko jest zrobić kanon, kiedy nie ma nas wspólnie tu zgromadzonych. Ale to też jest umiejętność, nauka śpiewu wielogłosowego. Tym oto sposobem doszliśmy do końca naszej rozgrzewki wokalnej. Pokrótce oczywiście, bo można się w to wgłębić. W każde ćwiczenie można poświęcić więcej uwagi. To jest filmik instruktażowy, nad którym będziemy... od którego będziemy robić taką naszą wychodną, tak? Dlatego też zachęcam do tych ćwiczeń, zachęcam Państwa do udziału wspólnie w tych ćwiczeniach. Mamy rozgrzany aparat głosu, różne te ćwiczonka były uskutecznione, wprowadzone. Możemy się zabrać teraz za naukę utworu. Naukę utworu lub też go wykonanie, jak już umiemy. Mam nadzieję, że jakiś w ten sposób będziemy mogli się swobodnie komunikować, ćwiczyć, rozwijać nasz głos, nasze umiejętności muzyczne. Dziękuję za udział. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.